Czy znacie Pana Jezusa? Znacie Go? To jesteście szczęśliwi. Pan Jezus powiedział w tym tekście wprowadzającym, on może nie jest zbyt często czytany, bo on taki przerażający trochę jest, nie? Że do niektórych ludzi powie, że on nie zna ich. Jak myślicie, czy oni go znali? Po czym twierdzicie, że go znali? Czyli znali go, prawda? A on ich nie znał. Straszne, nie? Coś niesamowitego. Jaka jest korzyść z tego, że go znasz? Jaka jest korzyść z tego, że znasz Pana Jezusa? Że masz życie wieczne? Że możesz mieć życie wieczne. Czyli nie masz, ale możesz mieć. Rozumiem. Jaką korzyść mają ludzie, jak idziemy i chcemy im opowiedzieć o Panu Jezusie, żeby Go poznali? Jaką z tego mają korzyść? Jaki zysk z tego mają? Proszę? Obraz Boga. Wykrzywiony. I my im go dobrze pokażemy. Wskazując Chrystusa. Bracie, ty jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Nic już. Czy ludzie chętnie chcieliby być w niebie? Jak myślicie? Wszyscy chcą iść do nieba? Nie wszyscy. Kto nie chce iść? Źle będą się tam czuli, tak? Ja osobiście myślę, że prawdopodobnie większość tak myśli, jak ty mówisz. Oczywiście generalnie to wszyscy chcą iść do nieba. Ale ja słyszałem kiedyś jeden powiedział człowiek, że on do nieba nie chce iść, bo on na ziemi to nawet pół godziny w kościele nie wytrzyma, a co dopiero, jakby miał całą wieczność być w niebie. Nie, to poważnie mówił. Z lutnią. Dlaczego ludzie mogą nie chcieć być w niebie? Nieba. Że tam będą co? Nic nie robić, tylko... Aha. W sumie tak. A dlaczego jeszcze mogą nie chcieć być w niebie? Dlatego, że Pan Bóg jest im przedstawiony jako ktoś bardzo surowy. Taki, który momentalnie za wszystko rozlicza. Tam nie ma milimetra w lewo, w prawo. Tam wszystko jest tak. Prawda? Jest tak czy nie? Takiego Pana Boga ludzie widzą? Całe szczęście, że adwentyści tak nie widzą, prawda? Całe szczęście, że adwentyści inaczej o Panu Bogu myślą, niż tak, że tu wszystko wymierzone, wyliczone. Wiecie... Jest wielu spośród adwentystów, którzy nie przyjdą do zboru, ponieważ uważają, że są zbyt źli. Byłych adwentystów albo w rodzinie mają adwentystów. Po prostu nie, no ja nie mogę. Ja jestem tak grzeszny, a przecież tu jest wszystko tak święte. Tu wszyscy przychodzą, oni są naprawdę fantastyczni, święci, ludzie pobożni, się modlą. I oni tu nie chcą przyjść. I dla takich ludzi Pan Bóg w swoim świętym słowie zapisał historię Rahab, nierządnicy. Marii Magdaleny na przykład. Manassesa. On dla takich ludzi to wszystko tam napisał, żeby oni mogli zobaczyć, że w ludzie Bożym są takie charaktery. Takie straszne charaktery. Manases to synonim zła. Swoje dzieci ofiarował. Prawda? I Pan Bóg stawia Manassesa obok Izajasza. A Izajasz to jaki był? To pobożny człowiek, tak? To dał się przeciąć piłą, tak? I teraz Pan Bóg stawia Manassesa obok Izajasza i mówi okej. To jest sprawiedliwe? Prawda? Ale ludzie by powiedzieli, nie, no to
Manases to nie, a ja też absolutnie nie, to nie ma mowy. Ja słyszałem takie stwierdzenie, że owszem, no generalnie zbawienie jakoby było za darmo, ale jednak adwentyści mówią, że tak za darmo nie jest. Może to być prawda, że tak myślą adwentyści? Że tak jednak całkiem za darmo to nie jest? Że jednak to nie tak, bo to sobota. Pierwsza rzecz, która idzie na pierwszy rzut, to sobota. Jak mówisz z kimś ze świata, to z reguły bardzo szybko się kończy to na sobocie. A potem już jest koniec wszystkiego. Powiem wam, że... Kto z was jest 10 lat adwentystą? Przynajmniej 10 lat, przynajmniej. Wiecie, ile kazań wysłuchuje się za 10 lat? 560 chyba, coś około tego. 560 kazań za 10 lat. Za 20? 1100 ponad, prawda? Ja wysłuchałem już tych kazań ze 3000. Oprócz tego jeszcze słuchałem rozmaite w internecie, żeby nie było, tak? I tak się zastanawiam, które kazanie zmieniło moje życie? Które kazanie zmieniło wasze życie? Bo też wysłuchaliście sporo tych kazań, może i z 5000, nie? Jesteście lepsi niż ja. Powiem wam w tajemnicy, że w moim życiu najwięcej zmieniło się, zanim usłyszałem pierwsze kazanie. Coś strasznego, co ja mówię teraz, nie? Ja nie usłyszałem jeszcze żadnego kazania, nie byłem na żadnym nabożeństwie w sobotę, ani w internecie, bo jeszcze internetu nie było wtedy. Szkoda, bo bym przynajmniej skorzystał. Ale wtedy najwięcej w moim życiu się zmieniło. Od tego czasu, kiedy przestałem pić, palić i różne rzeczy robić, o których nie godzi się tu wspominać, od tego czasu wysłuchałem ponad 3000 kazań, a mimo to jest dalej tak samo, jak było wtedy. To znaczy, pomijając to, co porzuciłem w tym pierwszym momencie, jeszcze przed usłyszeniem pierwszego kazania. Pierwsze słowa, które pamiętam ze zboru, to były wykłady z objawienia Piotr Gradzikiewicz prowadził i on pokazywał na wykresach, myśmy mieli wtedy takie prześcieradła, bo nie było rzutników jeszcze, były narysowane te wszystkie potwory i on pokazał, że śmierć Chrystusa była przepowiedziana co do roku, miesiąca, dnia i pory dnia. Ja byłem zszokowany. Żeby aż tak dokładnie to było w Biblii, to mi się nie chciało wierzyć. I to było pierwsze, co słyszałem i to mi utkwiło w pamięci. I zanim usłyszałem pierwsze kazanie, w moim życiu zmieniło się najwięcej. Powiedzcie mi, co mam wam powiedzieć, żeby w waszym życiu się coś zmieniło? Potrzebujecie zmian? Bo przepraszam, bo od tego powinienem zacząć. Potrzebujecie zmian w waszym życiu? Macie jakieś kwestie, które należałoby koniecznie zmienić? Po co tu jesteście? Dlaczego tu dzisiaj przyszliście? Żeby wzrastać. Czyli powinienem powiedzieć coś, co da wam wzrost. Zastanawiałem się, i pytam się was, czy jest jakiś tekst w Biblii, którego nigdy nie czytaliście? Bo gdyby taki był, to mógłbym go powiedzieć i wtedy na pewno byście się zmienili. Bo wszystkie inne już się czytali i dalej potrzebujecie zmiany, tak? Z tego wniosek, bo powiedzieliście, że potrzebujecie zmiany. Kto z was przeczytał już całą Biblię przynajmniej raz? Czyli już zmiana nie jest bardzo potrzebna? Jak już przeczytałeś Biblię jeden raz? Zastanawiałem się, co miałbym powiedzieć, żeby to zadziałało. Jaki tekst, który by poruszył? Ale jeszcze się inaczej zastanawiałem. Zastanawiałem się, dlaczego ja niby miałbym was poruszyć. Ja? Poroniony płód, jak to apostoł Paweł nazwał? Ja miałbym was niby poruszyć?
Ja pochodzę z katolicyzmu. Narobiłem w życiu tyle złych rzeczy i one się ciągną za mną cały czas. Ja niby miałbym to zrobić. Wiecie, ja mam 10 przyjaciół, którzy mnie dokładnie znają. Jakby wam oni powiedzieli coś o mnie, oj, nieciekawe by to było. Wiecie, co to są za przyjaciele? Tych 10 moich przyjaciół, wiecie, co są? Każdy z was ich ma. Proszę? Nie. To też, to swoją drogą. To są przykazania Boże, tak? To są właśnie Boże przykazania, które mogą dużo, dużo, dużo o nas powiedzieć. W każdym razie, skoro chodzicie tutaj, to znaczy, że co? Widzicie tutaj jakiś ratunek, tak? Żebyście nie zginęli na wieki. No bo gdybyście uznali, że no, to i tak mam życie wieczne i tak, no to być może byście tu nie przyszli, prawda? Więc prawdopodobnie widzicie w tym ratunek. Czy chodzenie do zboru może zagwarantować życie wieczne? Nie może. To co? To co by w takim razie miało to zrobić? Co by to miało zrobić? Ale inne pytanie jest. Skoro nie może zapewnić życia wiecznego, to dlaczego tu jesteście? No powiedzcie mi, zastanawialiście się nad tym? Ja wiem, że może tak trochę was pytam, to żadne kazanie, ale ktoś kiedyś powiedział, że na początku kazanie to znaczyło rozmowa. A teraz to się zrobiło takie tu mówienie. Ja nie umiem tak mówić jak mówcy, bo ja jestem prosty człowiek, więc dlatego się was pytam, żeby posiłkować się. Dlaczego tu jesteście? Dziabat jest dniem zgromadzeń i dlatego należy tu być. Po prostu czujemy, że no jest to jakiś krok ku zbawieniu, tak czy nie? Tak czy nie, jak myślicie? Wiecie, kiedy Kain i Abel składali ofiarę, to Abel wziął baranka, jak wiemy, on mu nie dał życia temu barankowi. On mu nawet nie dał jedzenia. Bo to Pan Bóg dał trawę, którą ten baranek zjadał, prawda? I on tego baranka zabił na ofiarę. A Kain, jak to oczywiście już dzieci od tej szkółki sobotniej wiedzą, no wziął te swoje wszystkie produkty, na którymi się tak trudził i poszedł i złożył to na ofiarę, ponieważ uznał, że no to nie może być tak, że ja tak po prostu sobie przyjdę i wszystko mi się należy i właściwie co mi tam, nic nie muszę. Ja muszę coś włożyć. Ja muszę jakiś wkład mieć w to moje zbawienie, tak? To nie może być tak, że ja po prostu jestem se tutaj i Pan Bóg mi wszystko daje. Ciekawa myśl, nie? Czy nie myślicie tak czasami, że jednak no wypadałoby to, do tego zboru przyjść, tak, jakąś pracę misyjną tam wziąć udział, tak, pomóc komuś, gdzieś ofiarować jakieś środki, pieniądze, czas, nie wiadomo co, tak, że to by było potrzebne do tego naszego chrześcijańskiego życia, no bo jak? Tak po prostu z marszu przyjść i być po prostu. Wiecie, kiedyś do naszego kościoła przyszło to, jak to Ellen White napisała, najcudowniejsze poselstwo o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. I to poselstwo miało spowodować zakończenie historii tego świata. Ono miało zostać ogłoszone, jak ten anioł w objawieniu miało oświetlić całą ziemię. Co to takiego jest, to usprawiedliwienie z łaski przez wiarę? Co w tym takiego jest, co by miało niby oświetlić całą ziemię? Przecież apostoł Paweł głosił, tak? A usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Proszę? Marcin Luther głosił usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Ale powiedzcie mi, czy kiedy apostoł Paweł głosił to poselstwo, to ziemia się rozświetliła? Tak. I to bardzo się rozświetliła. Myśmy czytali na apelu o tych, nie bójcie się, tak to było Smyrna. Ci ludzie wtedy
kiedy to było napisane do nich to poselstwo, nie bój się, bądź wierny aż do śmierci, oni wtedy żyli w katakumbach, w łonie ziemi. Ale co ciekawe, że ziemia i tak się rozświetliła przez nich. Przez to poselstwo, które przyjęli od Pawła między innymi. Co ciekawa rzecz. Chociaż byli pod ziemią, to wszystko błyszczało. Kiedy Luter głosił poselstwo usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, czy rozbłysła ziemia? To było coś nieprawdopodobnego, co się stało, prawda? Coś nieprawdopodobnego. Ludzie nawet pojęcia nie mieli, że to jest Ewangelia. Że to po prostu jest tak. Uwierzysz i na tym koniec. I nie musisz produkować roślin, żeby je potem złożyć Panu Bogu na ofiarę. Dlatego mamy napisane na przykład w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale takie słowa, że właśnie przez wiarę złożył Abel wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. To jest właśnie niesamowita rzecz, że właśnie przez wiarę otrzymujemy wszystko. Właśnie to jest to absolutnie jedno, jedyne i najważniejsze. Pan Bóg w Starym Testamencie polecił składać rozmaite ofiary, prawda? Co one miały za zadanie? Co one miały spowodować? Wiecie, na przykład Salomon, jak poświęcał świątynię, to złożył setki, setki ofiar. Po co to zrobił? Oczyszczenie. Wdzięczność. Salomon zrobił to w dobrym duchu. Prawda? W dobrym duchu. Tak, to była wdzięczność i to było przepisane prawem. Ale potem ludzie, inni królowie, inni kapłani i ten lud izraelski dalej składali te ofiary i składali je jeszcze liczniejsze. Co Pan Bóg powiedział wtedy? Zbrzydły mi te ofiary. Ja już mam dość tego beczenia bydła, już tego nie chcę słyszeć. A przecież sam to polecił. Co to ja? Prawda? Czego Pan Bóg żąda? Ofiar? Panu Bogu tak zależało na tym, żeby nieustannie tylko do tej świątyni przyprowadzać te baranki i mordować je po kolei jeden po drugim? Czego Pan Bóg żąda? Co Pan Bóg powiedział? Posłuszeństwa chce, a nie ofiary. Prawda? Ofiary mają swoje miejsce, ale tylko kiedy wskazują na ofiarę Pana Jezusa. Nic więcej. Żadnego innego znaczenia nie mają. Co by to nie było. Dlatego też były różne ofiary dla biednych, bogatych, bo każdy ma w Chrystusie wszystko. Tak? Każdy ma w Chrystusie wszystko. Więc ofiary tak Pana Boga aż nie cieszą posłuszeństwo. Wierność Bogu, tak? Służenie Bogu. Ale przede wszystkim wiara. To wszystko musi być połączone z wiarą. Dlatego czym jest wiara? Powiedzcie mi. Czym jest wiara? Macie wiarę? Macie wiarę czy wiedzę? Bo to są dwie różne rzeczy. Ja na przykład mam wiedzę o Bogu. Ja nawet mogę wam niektóre miejsca w Biblii szybko znaleźć. Ale pytanie jest, czy mam wiarę? Wiedza i wiara to są kompletnie różne rzeczy. Więc macie wiarę? Czym jest wiara? Co to jest wiara? Proszę? Właśnie, bo właśnie w tym liście do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Krótko mówiąc, jeżeli Pan Jezus jest dla mnie ofiarą za moje grzechy, tak, to jestem pewny zbawienia czy nie? Tak? Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tak? Bo ja się spodziewam, że On mnie kiedyś przemieni, tak, i zabierze do nieba, a potem na nową ziemię. Właśnie to jest wiara. Bez wiary, to znaczy
Jeżeli ktoś ma wiedzę, tak, to czy on wykonuje pewne obrzędy, rytuały i żyje w jakiś sposób religijnie? Tak, prawda? Żyje. Ale właśnie apostoł Paweł pisze, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Można robić rozmaite rzeczy, ale bez wiary podobać się Bogu nie można. I czasami jest tak, że ludzie są naprawdę fantastyczni. Wyglądają, zachowują się cudownie, ale nie mają wiary w ogóle. I potem mówią, Panie, ale myśmy dla Ciebie tyle rzeczy zrobili. Myśmy ludzi ratowali, karmili, słowo Twoje żeśmy głosili, prawda? Jak? No przecież tyle rzeczy żeśmy robili, tak? To się nie liczy? A on im mówi, ja Was nie znam. Ja Was nie znam. Prawda? Czyli bez wiary, a tylko z wiedzą, to nic nie daje. To po prostu nic nie daje. Ellen White to tak obrazuje, że informacja, która do nas przychodzi ze Słowa Bożego, tak, a to może być z czytania, ze słuchania, ona najpierw oczywiście idzie do naszej głowy, tak już obrazowo mówiąc, i niestety czasami jest tak, że zostaje tylko w głowie. A ona mówi, że ona musi zostać wpuszczona do serca. I dopiero wtedy to jest prawdziwa wiara. Jak z głowy pójdzie do serca. Ja już nie chcę mówić oczywiście, czym to się objawia, ale Pan Jezus kiedyś powiedział, że gdybyście mieli wiarę tyle, ile ziarnko gorczycy, to byście powiedzieli jednej górze, przenieś się i ona by się przeniosła. Ellen White komentując to napisała, że wiara nasza, bo wiecie, co to jest gorczyca, prawda? Że to jest jedno z chyba najmniejsze ziarenko, ale co się z nim dzieje, kiedy go wrzucisz do ziemi? Wyrasta na ogromne drzewo, tak? To jest potężne drzewo. I Ellen White napisała, że właśnie tak powinno być z naszą wiarą. Że ona powinna być taka malutka najpierw, ale powinna wyrosnąć. Wyrosnąć na ogromne drzewo. Kiedy to się może stać, że ta wiara wyrośnie? Tu brat wspomniał dzisiaj na apelu, że nie mamy się źle, ale można by było mieć jeszcze więcej. Żartujemy oczywiście. Czy kiedy byśmy mieli jeszcze więcej niż mamy, czy wiara by się objawiła? Jak myślicie, czy wiara się objawia w dobrobycie? Nie, nie objawia się? A na przykład taki Lot, Job, przepraszam. A, to pojedyncze przypadki, tylko kilku. Nie, to prawda, że kiedy jest nam dobrze, to rzeczywiście ta wiara nie ma pola do wzrostu. No bo tak, ja to zawsze mówię tak. Jesteś chory, idziesz do lekarza. Nawet nie musisz iść, bo sam wiesz, idziesz do apteki prosto. Kupujesz to, Gripex i te wszystkie rzeczy. Płacisz ZUS, więc emeryturę masz. To nie potrzebujesz, żeby tam, nie wiadomo, jakiś ten chleb ci ktoś przyniósł. Każdy miesiąc dostajesz wypłatę, masz co jeść. Niczego nie potrzebujesz. Powiedzcie mi, czego potrzebujecie od Boga dzisiaj? W waszym codziennym życiu. Dom, jedzenie, zdrowie. Czego potrzebujecie od Boga? Ja wiem, że są choroby, które są bardzo poważne. I wtedy już medycyna jest bezsilna i wtedy my idziemy do Boga, prawda? Ale w 90 przypadkach, czego potrzebujecie od Boga jutro? Macie w lodówce jedzenie? Chleb macie? Jakbyście w razie nie mieli, to w Cieszynie są sklepy otwarte w niedzielę. Możecie kupić. Na pewno w Wiśle też. Więc teoretycznie od Boga nie potrzebujemy dzisiaj nic. Prawda? Ci, którzy w katakumbach byli, oni w każdej minucie czegoś potrzebowali od Boga. Przede wszystkim ochrony, żeby ich nie zabili. Ale oni nawet na to byli gotowi. Ale jednak, tak? Jedzenie. Już nie mówiąc o ubraniu, to w łachmanach chodzili, prawda? Oni byli nieustannie od Niego uzależnieni. To nie jest tak, że kiedy jest się bogatym, to już na pewno się nie służy Bogu. Ale na pewno bogactwo usypia nas, prawda? Utrudnia to, żebyśmy mogli być Mu wierni. Ale ja wam powiem, jeszcze są inne rzeczy. To, co zaczęliśmy na początku, że ludzie myślą sobie, że tu w adwentyzmie to jest wszystko takie do linijki. Ja nie mogę tu przyjść, bo ja jestem tak grzeszny, że
To nie wypada wręcz. A nawet jak już tu przychodzę, bo przychodzę, dobra, żeby nie było, bo to jest jakaś ostatnia deska ratunku, to i tak myślę o sobie, że ja chyba się nie kwalifikuję. Zbyt wiele zła. Zbyt wiele zła. Powiem wam dwie takie historie bardzo szybko. Ja je oczywiście usłyszałem. Wszystko, co wam mówię, to od kogoś usłyszałem, żeby nie było, że to wymyśliłem, bo ja nie potrafię wymyślić. Ale powiem wam takie dwie historie. To było w jakimś kraju, takim dosyć dzikim. Może nawet to było w Ruandzie. W każdym razie pewien człowiek schwytał rodzinę całą. Żona, mąż, dzieci. Nie wiem, ile ich było. Torturował ich okropnie. I te dzieci niestety zabił. Tego męża na oczach tej kobiety torturował dalej. Potem go polał benzyną, spalił. Ja wiem, że to są drastyczne rzeczy. Przepraszam, że to mówię, ale zginął on. Jedynie ona została przy życiu. I on zostawił. Tak, żeby cierpiała całe życie, tak? Potem to się wszystko tam zmieniło. Został schwytany, zamknięty do więzienia. Był sąd. I dostał tam odpowiednią ilość lat. Tak, żeby no, odpokutował, że tak powiem, co jest w ogóle nierealne. Minęło sporo lat. Tam dostał dosyć duży ten wyrok. I w końcu potem ta kobieta, która została, poszła do tego sądu i poprosiła, żeby dali jej tego człowieka. Żeby on był z nią. Chciała, żeby ją wpuścili najpierw do niego na widzenie, nie? A oni mówią, ale przepraszam, musimy sprawdzić, czy pani nie ma broni, bo może ta nienawiść chce go, ta kobieta zabić, tak? Więc sprawdzili, nie miała, wpuścili. A on mówi, jak ją zobaczył, to po co pani przyszła? Pani będzie mnie jeszcze bardziej gnębić, ja wiem, ja to wszystko rozumiem i w ogóle co tylko, nie? Naraz rozumie. A ona mówi, nie, wiesz, ja przyszłam, bo tak, ja nie mam nikogo bliskiego. Mój mąż, jak wiesz, nie żyje, dzieci nie żyją. Jedyną bliską osobą, którą znam, jesteś ty. Bo ty byłeś u nas bardzo często. Co prawda nas wtedy prześladowałeś, ale ja chciałabym dać ci cały mój majątek, który mam, żebyś... Bo nie mam nikogo, komu to przekazać. On zdębiał. On powiedział, to jest niemożliwe. Ja nie jestem tego wart. To jest niemożliwe. Wiecie, kiedy to słyszałem, tą opowieść, to sobie pomyślę, jeżeli kobieta była w stanie, bo to jest autentyczna historia, była w stanie przyjść do takiego człowieka, który zrobił jej osobiście taką krzywdę i zupełnie mu wybaczyła i chciała mu dać wszystko, co ma, to sobie pomyślałem, jak ja mogę myśleć, że Pan Bóg mi nie daruje. Bo ja czasami tak sobie myślę, że jestem tak wielkim grzesznikiem i tyle rzeczy złych zrobiłem, że ja nie wiem, czy ja się kwalifikuję. Ale jak słyszę taką historię, to sobie myślę, jak mógłby mi Pan Bóg nie wybaczyć, skoro nawet ludzie wybaczają takie rzeczy. Nawet ludzie. Druga taka historia to było też w jakimś takim kraju, gdzieś, nie wiem gdzie, ale była pewna dziewczyna i chłopiec, oni byli na studiach, on się w niej bardzo zakochał, ona też go nawet lubiła i on przy innych studentach pewnego dnia poprosił ją o rękę, tak powiedział, tak oficjalnie, czy wyjdziesz za mnie? Ale nie znali się zbyt długo i ona mu powiedziała, chociaż bardzo go, no to sympatyzowała z nim, wręcz można powiedzieć, kochała go. Ale mówi, wiesz, czy nie powinniśmy jednak trochę z tym, jednak poczekać, poznać się lepiej, nie? On się poczuł tak urażony, odszedł i planował zemstę. Ośmieszyła go, jakoby go ośmieszyła przed innymi ludźmi. I wiecie, przepraszam, że to mówię, ale mówię to dlatego, żeby zrozumieć, jak można myśleć, że Bóg miałby mi coś nie darować. I oblał ją kwasem tak, że straciła wzrok, oszpecił ją i tak dalej. A tam w tym kraju było takie prawo, że było oko za oko. Co ty zrobiłeś, to tobie zrobi ktoś. I ona miała mu zrobić to samo, tak? Ale że była niewidoma, sędziowie się pytają, czy ona to zrobi tym kwasem, czy oni mają to zrobić, no bo ten. A on mówi, wiesz co, ja wiem, zrobiłem źle, bo to oczywiście tam było już jakiś czas po tym zdarzeniu, prawda, to wiadomo, on tam był w więzieniu, zanim te procesy, wszystko i zanim ona w ogóle mogła przyjść. On mówi jej tak, wiesz co, słuchaj, raczej zabij mnie,
Bo ja nie chcę nawet, już nawet nie chodzi o ten wzrok, który stracę, ale ja nie chcę z tym piętnem żyć, raczej mnie zabij. A ona mu powiedziała, wiesz co, ja cię kocham, ja cię nie zabiję. Ja chcę, żebyś był ze mną, ale ja zawsze cię kochałam, ty tylko tego po prostu nie rozumiałeś, zrobiłeś pewne rzeczy złe. I sobie pomyślałem, znowu taka sytuacja, to jak to jest? Że ludzie mogą takie rzeczy zrobić, ktoś im zupełnie łatwo wybacza, a Bóg miałby mi nie wybaczyć. Albo, to tak poboczny temat powiem, miałbym ja komuś coś drobnego nie wybaczyć, bo mi ktoś na odcisk stanął. Jak ludzie mogą takie rzeczy robić. Ale właśnie dlatego, że czasami czujemy się winni przed Bogiem, to nieraz mamy problem z tym, żeby właśnie drugim wybaczyć, tak? Żeby innym to też wybaczać jakieś drobne rzeczy. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli nawzajem się kąsacie, to jeszcze cieleśni jesteście. Tak, jesteśmy cieleśni, egoistyczni, bo ktoś mi coś powiedział, ktoś mi coś zrobił. Jejku, straszne rzeczy się stały. Tak. Ja do zboru nie będę chodził, bo ktoś mi tam coś powiedział. Prawda? Więc pomyślałem sobie, że to jest coś nieprawdopodobnego. Jaki Pan Bóg musi być miłosierny, skoro sprawił, że te dwie kobiety potrafiły wybaczyć coś tak strasznego. Jak ja miałbym nie wybaczyć? Żadnych warunków nie stawiały. One nie mówiły, dobra, to słuchaj, to teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak coś to z powrotem dowie. Nie! Po prostu koniec, wybaczone całkowicie. Coś nieprawdopodobnego. My oczywiście bojujemy za siebie samych, to jeszcze pół biedy, ale za naszych też bliskich. I cały czas, właśnie tak jak Kain, staramy się pomóc Panu Bogu w zbawieniu nas i innych ludzi. Wiecie, że z tej pomocy jest więcej złego niż dobrego? Zwykle albo zawsze, kiedy chcemy Panu Bogu pomóc, jest więcej złego niż dobrego. Albo samo zło. Albo samo zło. Jeżeli macie kogoś, kto grzeszy, tak? Z rodziny na przykład, to on z reguły jako, powiedzmy, w obrębie adwentyzmu, to on wie, że pewne rzeczy są złe. Czy trzeba mu dwa dodać, dwa mówić, że jest cztery? Co to spowoduje? To będzie jeszcze gorzej. Dlatego jedyną metodą ratunku to jest po prostu modlitwa. Nieustanna modlitwa. A Pan Bóg niech działa. Czasami ludzie mówią tak, że nawet to słyszałem dokładnie, że ktoś dzwonił nieustannie do córki, bo ona nie chodziła do zboru i w ogóle tam wiadomo. Ona powiedziała, słuchaj, jeszcze raz zadzwonisz, zmieniam numer. Ja nie chcę tego więcej słyszeć. Już była tak zdenerwowana ciągłym napominaniem, chodź do zboru, przyjdź i to i tamto, nie rób tego, tak jakby ona tego nie wiedziała. Ale właśnie my chcemy Panu Bogu pomóc. To w dobrej wierze robimy, bo nam zależy. Ona powiedziała jeszcze, raz zadzwonisz, zmieniam numer. Koniec. I on powiedział, że od teraz dzwoni tylko wtedy do niej, jak ma jej coś do dania, jak chce jej coś ofiarować. Nigdy po to, żeby jej powiedzieć, gdzie, co, jak i tak dalej. Niesamowita rzecz. Bo taki właśnie jest Pan Bóg. Taki On jest. Wiecie, Duch Święty jest nazwany w Biblii pocieszycielem. Ale w Biblii mamy powiedziane, że kiedy przyjdzie Duch Prawdy, to przekona was o czym? O grzechu. No to jak pocieszyciel, a tutaj przekonywanie o grzechu? To by musiało być napisane, że najpierw on będzie oskarżycielem, tak, bo cię o grzechu przekonuje, a dopiero potem będzie pocieszycielem. Ale takiego słowa w Biblii nie ma. W Biblii jest napisane tylko, że Duch Święty jest tylko pocieszycielem. Umiecie mówić o grzechu jako pocieszyciele? Ja nie potrafię. Za nerwowy jestem. Zaraz chcę wszystko ustawiać. Więc jedynym sposobem jest, żebyśmy sami odziedziczyli zbawienie, jest znać Pana Jezusa. To jest jedyna droga, żeby Go poznać. Jakbyśmy Go poznali, to byśmy wtedy dokonali niewiarygodnych rzeczy.
również oczywiście misyjnie, bo nasze życie jest tak generalnie kwestią misji, tak? Powinniśmy być misjonarzami. I powiem wam taki znowu przykład, który usłyszałem. Może go też słyszeliście, bo na pewno różne rzeczy słuchacie z internetu, ale ja wam powiem go. Załóżmy, że jesteście dobrze sytuowanym człowiekiem, macie bardzo dobrą pracę, super dochody. Super dochody, zarabiacie 30 tysięcy na miesiąc. To jest dużo chyba, bo ja nie wiem, ale to jest prawdopodobnie dużo. No więc tak, jak zarabiacie 30 tysięcy, to tak sobie wykombinujecie, no to weźmiecie sobie tak, dom sobie wybudujecie, weźmiecie kredyt na dom 1,5 miliona, nie? To tam rata jest tam ze 3 tysiące albo ileś, co to jest? Samochód 150 tysięcy, ile tam ta rata, też niedużo, nie? Jeszcze inne drobne rzeczy, telewizor i wyposażenie i tak dalej. Jest fantastycznie, nie? Jest fantastycznie, każdy miesiąc 30 tysięcy wpada, no tam trochę zapłacicie. Piękny dom, wszystko, samochód. No ale pech. Nieszczęście. Tracicie tą dobrze płatną pracę. Już zalegacie za prąd pół roku. A już nie mówiąc o ratach, które procenty rosną astronomicznie. Już nie wiecie, co zrobić. Ale mieszka obok was Bill Gates. Wiecie, kto to jest Bill Gates, nie? Bardzo bogaty człowiek. I idziecie do niego i mówicie mu, słuchaj, miałbyś do mnie jakąś pracę. Popatrz, ja jestem w takiej nędzy. Akurat jest zima, podjazd zasypany śniegiem. Mówi, dobra, to sprzątnij nimi ten podjazd, dostaniesz za godzinę 100 zł. Dobra? Dobre pieniądze czy złe? Dobre, nie? 100 zł na godzinę? No więc sprzątacie mu ten podjazd 2 godziny, to zajęło 200 zł zarobione. No to kupiliście sobie trochę do jedzenia, ale nawet prądu nie zapłaciliście, o ratach zapomnijcie. Ale na drugi dzień trzeba znowu coś mieć, więc idziecie do niego, ale śnieg już nie padał, więc podjazd czysty. I mówicie, słuchaj, miałbyś dla mnie jeszcze jakąś robotę? A jeszcze jedno was zapytam. Czy to, że wam dał te 200, to jest łaska czy praca? Praca, prawda? Co prawda dobrze płatna, ale jednak praca. Idziecie na drugi dzień, podjazd czysty i mówicie mu, słuchaj, czy miałbyś? A on mówi, no nie mam, no widzisz, podjazd czysty, nie, co? Mówi, to wiesz co, to idź, ale daj mi jakąś pracę, no proszę cię. Mówi, to dobra, to idź mi kuchnię posprzątać. No ale w kuchni taki błysk, że tam nie ma co sprzątać, to jak to u Billa Gatesa, nie? Pół godziny wam to zajęło, żeby trochę poprawić. A on mówi, dobra, to wiesz co, to ja ci dam 500. Pół godziny pracowałeś, to nic nie zrobiłeś, bo tam było czysto, ale dobra, ja ci dam 500. Praca czy łaska? Łaska? No ale pół godziny pracowałaś. Nie. To jest łaska i praca. Połączone. Tak jak Kain złożył swoją ofiarę. To jest absolutnie błędne myślenie, że ja dołożyłem te pół godziny i teraz wielce razem tu jesteśmy wielcy, prawda? Jak tu miałem ledwo 5 dych, a 450 on mi dał. Więc jest to praca i łaska połączone. No więc za 500 zł, no to już zapłaciłeś pierwszy rachunek za prąd. No ale co? Kredyty dalej. Tam ze 2 miliony kredytów czy ileś. No idziecie do tego Billa Gatesa i mówicie mu, słuchaj, no ale widzisz, no nie pomógłbyś mi jeszcze jakąś pracę, no jeszcze chciałbym coś robić, chciałbym coś zapracować, żeby się wyzwolić, tak? Żeby się wyzwolić, bo chcemy się wyzwolić. A on mówi, no wiesz co, no nie mam, ale wiesz co, chodź, pogadamy, porozmawiamy. A on mówi, człowieku, ja nie mam czasu na rozmowę, ja muszę pracować, ja muszę płacić kredyty, mnie to wszystko gniecie, ja nie mam czasu 4 godziny z tobą rozmawiać. A on mówi, chodź, pogadamy, poopowiadamy. No a w końcu się zgodził, bo już nie miał wyjścia, to jednak w końcu Bill Gates. No i rozmawiają 4 godziny, poznali się. Bill Gates mówi, wiesz, ja cię poznałem, ty jesteś w sumie dobry człowiek, no nie powiodło ci się w życiu. Ale generalnie jesteś dobry człowiek. On też poznał Billa Gatesa trochę bliżej, bo to 4 godziny, trochę czasu. I Bill Gates mówi mu, słuchaj, wiesz co, ja ci daję 100 milionów złotych i po prostu załatwi to wszystkie twoje problemy. 100 milionów złotych, mówi, to słuchaj, to jak dasz na konto, to z procentu żyjesz ty i twoje dzieci, i twoja rodzina, a reszta ci zostaje. On wziął ten czek, albo inaczej, ja bym wziął ten czek i biegłbym szybko do banku, żeby się nie rozmyślił i żeby sprawdzić, że to jest prawda, szybko bym sprawdził, że tak, to jest prawda. Jakbym wyszedł z banku, co bym robił, jak myślicie?
skakałbym na ulicy, nie patrząc, że mam 62 lata. Jak dziecko bym skakał. I cały czas bym wszystkim mówił, ludzie, Bill Gates mnie uratował. Ludzie, wiecie, co to jest? Wiecie, co on dla mnie zrobił? Mi nie byłoby wstyd, mi nie byłoby ciężko skakać po ulicy, mając 62 lata. Nawet, że mnie kolano boli, to bym zapomniał o tym. Tak? Kiedy Pan Jezus spotkał kobietę przy studni, Samarytankę, miała 6 mężów. No, ciężkie przeżycia. No i do zboru byśmy jej, no, może za jakieś 15 lat przyjęli. Oczywiście jakby się poprawiła, no bo przecież wiadomo, że nie w takim stanie. I Pan Jezus jej powiedział, że jej wszystko wybaczy. Co się stało potem? Co? Ona skakała i wszystkim mówiła, ludzie, to jest Zbawiciel świata. I co się stało z tym miastem? Nawróciło się, prawda? A powiem wam szczerze, że nikt tam o Bogu nie chciał słuchać. O tym Bogu żydowskim, bo oni mieli swojego i tak dalej, prawda? Mieli swojego Ojca Świętego lub nie wiadomo kogo, tam Marię, Matkę Terezę i tak dalej. Jak ona do nich przyszła i mówiła im o Chrystusie w takich podskokach, z własnego przeżycia, to całe miasto się nawróciło. Byłoby to samo byłoby, gdyby mi Bill Gates, chociaż ja nie mam tych 2 milionów długów na szczęście, ale gdyby tak się stało w moim życiu. To samo by było. Cały świat, przynajmniej cały Cieszyn, by się dowiedział, co dla mnie zrobił Bill Gates. Co zrobił dla was Pan Jezus? Co dla was zrobił? Proszę? Jak bardzo brudni urodziliście się. Jak bardzo brudni żyliście. Jak bardzo brudni jesteście nawet dzisiaj. Ja nikogo nie chcę oskarżać tutaj, ani sądzić. On to wszystko zmył. Do zera. Wiecie, coś, czego dług to jest nic. Pieniądze, tak? To jest nic w porównaniu z plamami na duszy, które człowiek ma, bo zrobił coś złego. To jest nic. Od biedy to jakoś można próbować załatwić. Ale plam na duszy się nie da zmyć. Zawsze ci powiedzą. Ja słyszałem taką nawet takie odzywki typu, no, ale przecież pamiętasz, co on wcześniej zrobił. Prosta rzecz. Tego się nie zmyje niczym. A Chrystus nam to darował wszystko. Czy nie powinniśmy skakać? To są cuda, które się dzieją w naszym życiu. Ale czy też nie powinniśmy być miłosierni? Tak? Miłosierni dla każdego człowieka. Bo co nam kto zrobił w porównaniu z tym, co myśmy Chrystusowi zrobili? A On nam wszystko darował. Bezwarunkowo. I to jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. To jest właśnie usprawiedliwienie. Kiedy to będzie w naszych sercach, to cały świat zabłyśnie. A powiem wam jeszcze ostatnie takie doświadczenie, które oczywiście słyszałem. Było to w Ameryce. W jednym mieście ludzie, adwentyści, postanowili, że będą się modlić za ludzi w mieście oddalonym o 150 mil. Oni mówią, ale po co się chcecie modlić za ludzi w mieście oddalonym o 150 mil? Oni mówią, bo tam żyją nasi bliscy i przyjaciele, a tam nie ma ani jednego adwentysty, ani jednego zboru. I modlili się, spotykali się znowu bardzo wcześnie rano, modlili się po dzień w dzień, 2-3 godziny. Dzień w dzień. Po kilku miesiącach w tamtym mieście chrzest przyjęła jedna kobieta, która na dodatek była chora na raka w bardzo poważnym stanie. I oni mówią tak sobie, Panie Boże, akurat tą kobietę nam dałeś? Przecież ona za chwilę umrze. No i znowu nikogo nie będzie, nie? Ale ktoś tam mówi, wiesz, Pan Bóg tak chciał, więc tak zostawmy, okej. No i ona tam sobie mieszkała, a oni mieszkali tutaj. Ona już była bardzo słaba, potrzebowała opieki, więc zadzwonili do sąsiadki, która tam obok niej mieszkała, żeby się nią opiekowała.
I ona, słyszeliście już to doświadczenie? I ona mówi, nie, ja nie będę się nią opiekać, ja nie mam na to czasu, chęci, mnie to nie interesuje, ale my pani zapłacimy $20 na godzinę. Ale nie, no, ale widzi pani, mieszka, to nie jest wielka praca, musi pani tam kupić zakupy, zrobić, trochę tam koło niej posprzątać. $20 na godzinę. A no wie, ale będę musiała pisać, co robię. A no mówi, no tak, no będzie pani zapisywać, co pani robi i wszystko, nie? No dobrze, no okej, okay, no to będę to za te $20 robić. Ale oni mówią, jeszcze musi pani jedną rzecz zrobić w tych $20. Musi pani jej każdy dzień czytać Biblię. Nie! Biblii ja nawet nie chcę widzieć. Ja o Biblii nie chcę słyszeć. Nie interesuje mnie to w ogóle, ja nie będę jej czytać Biblii. Ale oni mówią, proszę panią, ale to jest zapłacone, to jest praca. To jest w tych $20, przecież to nic takiego. Nie ma mowy, ja nie będę czytać jej żadnej Biblii. I oni ją ciągle prosili i ona w końcu mówi, dobra, no dobra, dobra, będę już jej czytać. Ale co ja mam jej z tej Biblii czytać? A oni mówią, no takie miejsca, które by ją podniosły na duchu. A ona mówi, ale gdzie one są? Przecież ja nie znam w ogóle Biblii. A ona mówi, no w psalmach na przykład. A mówi, no a gdzie są te psalmy, nie? A oni mówią, no tak po środku Biblii, nie? No to tak otwiera te psalmy, patrzy, ale tu jest ich 150, to który, nie? A oni mówią, no na przykład 30. A mówię, a gdzie jest ten 30, nie? A oni mówią, no między 29 a 31. No i dobra, no dobra, to się w końcu zgodzę. Pierwszy dzień się nią opiekuje. Nie przeczytała jej nic z Biblii. Dzwonią do niej. Jak? Dała pani jej tam wszystko? Tak. Czytała jej pani psalm? No nie przeczytała. Musi pani to robić. To jest bardzo ważna rzecz. Musi pani to robić. Pani ma zapłacone. Drugi dzień to samo, nie przeczytała. Trzeci. Za kilka dni dosłownie. Za kilka dni ta kobieta umarła. Ona jej nie przeczytała ani jednego psalmu. A przyjechali tam wszyscy lekarze, wzięli ją jeszcze tam do szpitala, potem do kostnicy ją mieli zawieźć. W szpitalu tam stwierdzili zgon. I... No, ci lekarze mówią, no to już odwieźć. A ona mówi, ta kobieta była z nią, a ona mówi, nie, poczekajcie, ja nie spełniłam jeszcze tego rytuału. Mówi, jakiego rytuału? A mówi, no bo wiecie, muzułmanie przy śmierci mają swój rytuał, katolicy przy śmierci mają swój rytuał i adwentyści też mają swój rytuał przy śmierci. A oni się pytają, no ale jaki to jest ten rytuał? U adwentystów przy śmierci trzeba przeczytać psalm 30. Nie? Ale co ty opowiadasz, bo to przecież wiadomo, ludzie nie bardzo wierzący. Ale ja muszę to zrobić, ja muszę, bo ja muszę ten rytuał, czasami ten zabobon jest dobry, nie? I oni mówią, dobra, to niech pani czyta, bo musimy ją odwieźć do kostnicy. I ona zaczęła czytać. Wysławiać cię będę, panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Jak to przeczytała, to ta kobieta wstała z martwych i powiedziała, że jest głodna. Jak ci to zobaczyli, lekarze i wszyscy zdębieli. Ta nie wiedziała, co się w ogóle dzieje, to jakiś sen, ale ta kobieta normalnie ożyła. I ta właśnie kobieta, opiekunka, wzięła Biblię, tą, którą jej dali tamci, z cały czas otwartym psalmem 30, i szła do każdego jednego domu w tym mieście i mówiła, słuchajcie, znacie tą historię? To ja jestem, która miałam jej czytać i ona wstała. Czytajcie, ja wam wszystkim będę czytać psalm 30, bo to jest życie. 150 ludzi się nawróciło. To niesamowita rzecz, prawda? 150 mil dalej ludzie miesiącami się modlili. Nie było im ciężko. 150 metrów. Taki jest nasz Pan Bóg. Jak usprawiedliwienie z łaski przez wiarę nas ogarnie, jak będziemy nim emanować nawzajem, w rodzinach, w społeczeństwie, świat zabłyśnie. Nie ma takiej możliwości. Bo to poselstwo zostało posłane po to, aby rozświetlić całą ziemię. Amen.